Cześć, witam serdecznie. Tego odcinka miało dzisiaj nie być, ale będzie. Mogę powiedzieć tylko jedno. Wszystko, jeżeli chodzi o wywiad, się udało. Został nagrany. Premiera jutro przed live'em. Trzeba poobcinać, przygotować po prostu do publikacji. Natomiast przez czysty przypadek wpadły mi dzisiaj nowe płyty. Odkryłem dzięki uprzejmości Michała i Krzyśka, z którym dzisiaj spędziliśmy w radiu fajny czas. Przy okazji nowy sklep z winylami. No, jak się idzie po winyle, no to wiadomo, że ciężko z czymś nie wyjść. W tej paczce są dwa duble, reszta na półkę. A duble też myślę, że zacne. I to jeden z nich. Debiutancki album grupy Genesis From Genesis to Revelation. Wydanie Nua Pressung. SDL 8009. Oryginalnie ten longplay ukazał się w roku 1969. Mam to wydanie na szarej deczce, więc generalnie może to iść na dubla, na jakąś fajną wymianę. Proszę bardzo, From Genesis to Revelation. SDL 8009. Jeszcze oczywiście te płyty muszę odsłuchać, aby ocenić ich stan. To dubel. Natomiast kolejna rzecz, i tym razem już na półkę, i w tym momencie wielkie dzięki dla Michała. Absolutny killer, którego się nie spodziewałem. Album zespołu Judas Priest, Pine Killer. Pine Killer. Zdecydowanie ostatnio się głośno o nich zrobiło, ponieważ, tak jak mówię, 2 dni temu wydali nowy album, 19 w swojej karierze. Natomiast Painkiller zdecydowanie jest jedną z najlepszych ich muzycznie płyt. Album wyszedł w roku 1990, także jest to spora rzadkość na winylu. Jest to pierwsze wydanie First Press CBS, numer katalogowy 46 72 90 1. Płyta zawiera oryginalną kopertę wewnętrzną z takim zdjęciem, z tyłu teksty. I mamy tutaj pięknego czerwonego CBS-a. Tak jest, 1990 rok. Wydanie United Kingdom, czyli to jest pierwszy press UK. Proszę bardzo. Jak najbardziej. Piękna rzecz. I naprawdę płyta stosunkowo już rzadka. Rok 1990. Judas Priest, Painkiller. Kolejna rzecz, moi drodzy, która dzisiaj doszła do kolekcji, to grupa, której absolutnie nie miałem nic i trzeba się za nią po prostu wziąć. Kitaro. Koncert w Azji. Kitaro Live in Asia. Live in Asia. Proszę bardzo. Mamy. Mamy album wydany w roku 1984 nakładem wydawnictwa Polydor. W środku oryginalna koperta wewnętrzna. Proszę bardzo. Natomiast mamy pomarańczowego CBS-a, więc jest to wydanie holenderskie. Numer katalogowy 825 204 1. 84 rok. Tak zwany pomarańczowy Polydor. Tutaj wydanie holenderskie, to w Niemczech jest dosyć sporo. Następna rzecz, moi drodzy, która ląduje na półce. Zdziwiłem się, że myślałem, że mam wszystko dosłownie Mike'a Oldfielda, a tu proszę, jeszcze wpadła płyta Episodes. Proszę bardzo, składaneczka zawierająca utwory Oma Down, Tubular Bells, Incantations, Heard This Reach, Platinum, QA2 i Portsmouth.
Bardzo ciekawa składanka, dlatego że złożona z utworów z tytułów płyt Mike'a Oldfielda. W środku oryginalna koperta wewnętrzna i wszystkie płyty, z których utwory zostały zamieszczone na tej płycie. Czyli mamy po prostu katalogowo od pierwszej płyty Tubular Bells, która wyszła w roku 73, do QA2, czyli notabene do lat, do roku 1980. Proszę bardzo. 203-803 to numer katalogowy i klasycznie jak przy Mike'u Oldfieldzie wydanie Virgin, tym razem na białym labelu. No i jak to u Mike'a Oldfielda zawsze strony na płytach dopakowane do granic możliwości. Utwory powstały w latach 1973-1980 i to jest wydanie właśnie z 80 roku. Prawdopodobnie jest to pierwsza składanka Mike'a Oldfielda. To nie wszystko, moi drodzy, to nie wszystko. Kolejne rzeczy, tutaj znowu prezent od Michała, dwa albumy grupy Queen's Rage. Queen's Rage. Pierwsza z nich to Operation Mindcrime. Operation Mindcrime. Wszystko to są oczywiście wydania epokowe. Numer katalogowy 064-7-486-40-1. Jest to album wydany w roku 1988. Proszę bardzo. Płyta zawiera oryginalną kopertę wewnętrzną. Do tego mamy przeciekawy label tej płyty. Płyta została nagrana w systemie Digital Metal Mastering. I posiadamy również, wpadł dzisiaj, drugi album grupy Queen's Rage. To już jest spora rzadkość. To również prezent od Michała, Queen's Rage. Płyta Empire. Empire. Dwupłytowa, dwupłytowy, podwójny LPEK, czyli dwa long playe, włożone, jak to się mówi, do jednej okładki. Płyty zawierają oryginalne koperty wewnętrzne z tekstami. Z jednej strony biała koperta, z drugiej strony teksty. Numer katalogowy 795-070-1 i w drugim przypadku również tak jest. I tutaj mamy już też sporą rzadkość, dlatego że płyta Empire ukazała się w roku 1990. Proszę bardzo. To jest płyta numer 1. Jest to wydanie amerykańskie. Tym razem EMI USA, wydanie EMI USA. Druga płytka, proszę bardzo, MTL 1058, numer katalogowy, proszę bardzo. Mamy kolejne dwie płytki, dwupłytowy album grupy Queen's Rage. Natomiast następna rzecz, bo to nie jest koniec, kolejny temat, który dzisiaj wpadł do mojej kolekcji. O, przy dwóch płytach zawsze jest problem, żeby to włożyć. Queen's Rage, jeszcze raz, płyta Empire, dwa long playe, 90 rok. Kolejny temat, Vangelis. Vangelis, oryginalne francuskie pierwsze tłoczenie albumu Spiral, wydanego w roku 1977. Okładka Gatefold, proszę bardzo. W środku bardzo efektowne zdjęcie Vangelisa. No i zajrzyjmy do środka. Zwykła biała koperta, a w środku mamy wydanie na czarnym RCA PL25116. To numer katalogowy tej płyty. No i jak przy Vangelisie, wiadomo, długie
pasaże muzyczne. Proszę bardzo, czarny RCA Victor, 77 rok. Kolejna rzecz, moi drodzy, dawno nowych płyt nie było, w związku z tym na pewno chętnie je zobaczycie. Kolejna rzecz, moi drodzy, już do nas zmierza. To kolejny dubel, który dzisiaj wpadł. Tą płytę już kiedyś pokazywałem, no ale grzech nie wziąć, jeżeli się lubi. Kolejny Vangelis i kultowe Rydwany Ognia. To jest dubel. Klasyczne wydanie firmy Polydor, czyli mamy rok 1981. Jest to legendarna ścieżka dźwiękowa do kultowego filmu o tym samym tytule. Płyta w świetnym stanie. Proszę bardzo, nawet chyba za chwilę zagrają Rydwany Ognia. Dobrze, no i moi drodzy, idziemy dalej, bo to nie jest wszystko. Kolejny temat i no, jeszcze trochę tego mamy. Kolejny temat to Criminal Record i klawiszowiec najbardziej znany z zespołu Yes, Rick Wakeman. Tej płyty nie miałem, aczkolwiek mam chyba Ricka Wakemana w tej chwili dwa albumy. Tego nie miałem. No i jak przy Ricku Wakemanie, klasyczne wydanie AM Records. Jest to wytwórnia, która wydawała chociażby Stinga czy grupę The Police. AMLK 64660 to numer katalogowy tej płyty. Album został wydany w roku 1977. Zdecydowanie, moi drodzy, dzisiaj będzie co słuchać, a my idziemy dalej. O, proszę bardzo, oprócz płyty mamy jeszcze oryginalną kopertę wewnętrzną, którą ktoś włożył obok, czyli fajnie. Nie tylko papierowa koperta, ale oryginalna koperta tego wydania również się zachowała. To bardzo dobrze. Moi drodzy, idźmy dalej. I moi drodzy, przed nami teraz ostatnia płyta, która dzisiaj wpadła. Płyta Back to the Egg. Jest to ostatnia płyta Paula McCartneya i jego zespołu The Wings, a to jest tak naprawdę ostatnia płyta grupy The Wings. Kiedyś ją miałem i fajnie, że ponownie wróciła, że tak powiem, na moją półkę. W środku oryginalna koperta wewnętrzna. Z tyłu spis wszystkich utworów. Natomiast na samym dole mamy informację, że album ukazał się w roku 1979. Numer katalogowy 1C064-62-799. Zajrzyjmy do środka. Proszę uprzejmie. Absolutnie. Pierwsze wydanie. First Press. Rok 79. Dziewiąty, dobrze patrzę? Tak jest. Jest to ostatnia płyta grupy The Wings. Warto mieć. Ja się bardzo cieszę, bo akurat Wingsów nie miałem nic. Co do wywiadu, tak jak mówię, obkroi się to odpowiednio, poskleja, jak to się mówi, i po prostu będzie to jutro opublikowane. Natomiast nowe płyty na pewno Was również zainteresują.